Jesteśmy na łowisku Batorówka. Mamy 18 kwietnia 2021 roku i właśnie rozpoczynamy cykl zawodów Method Challenge Cup 2021. Cykl zawodów, które zakończą się również na tym łowisku we wrześniu finałem trzydniowym. Pogoda na zamówienie po kilku dniach opadów rozpogadza się, także miejmy nadzieję, że będą bardzo fajne wyniki. Zawodnicy się zjeżdżają i wkrótce rozpoczynamy. Po roku udało się, zaczynamy. Cieszymy się bardzo, że wszyscy tutaj z nami jesteście, że te zawody w ogóle, ponieważ rozpoczynamy z tym naszym cyklem 8 eliminacji odbywających się w całym kraju na różnych zawodach, cieszymy się niezmiernie takim fajnym odzewem z waszej strony. Najpierw wylosujemy zawodnika pierwszego, który rozpocznie losowanie i później zgodnie z listą startową będziemy prosić kolejnych zawodników, którzy będą losować. Nie będziemy też, tak jak było w regulaminie, losować najpierw sektora, później numerów, tylko od razu będzie to jednym losem wylosowany numer z sektorem. Będziemy wręczać taką koszulkę lidera ciężkiej maty. Już mówię, o co chodzi. Mamy w sumie 8 eliminacji plus 3 sesje finałowe, tak? Jeżeli dzieląc to na dnie. Lider ciężkiej maty to będzie osoba, która w tych 11 cyklach, sesjach wędkowania będzie miała największą wagę ryb złowionych. I o ile startując na Batorówce na pewno ktoś ubierze od razu taką koszulkę, prawda? Bo będzie ktoś, kto będzie miał największą wagę. O tyle na kolejnych zawodach to jest koszulka taka przejściowa, czyli na przykład na drugich eliminacjach na kuterporcie ktoś może przebić tą wagę i on będzie nosił koszulkę lidera, albo jeżeli nie przebije, to dalej koszulka lidera zostaje w rękach zawodnika z Batorówki. I tak 11 sesji, na koniec to jest taka nagroda specjalna od nas dla osoby, która zwycięży, jeśli chodzi o tą ciężką matę. Mamy tu taką wspaniałą herbatkę, bardzo zacna. Dzisiaj w naszych zawodach startuje 32 zawodników. Łowisko zostało podzielone na 4 sektory. Sektor Zetfisza, sektor Mapa, sektor Garbolino i sektor Meusa. W każdym z tych sektorów startuje 8 zawodników rywalizujących o eliminację kwalifikującą do startu w finale.
ponieważ tylko zwycięzca sektoru otrzyma taką kwalifikację. Oprócz tego rywalizują oczywiście zawodnicy o bardzo fajne nagrody, które możemy im wręczyć dzięki naszym sponsorom. No i myślę, że będzie tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajna atmosfera. Taki mały prezencik na starcik. Super, dzięki. Dziękuję bardzo. Od sponsora. Dziękuję. Na górę, ale koszyczek od matka. Pierwsze koty za płoty, pierwsze ryby wyholowane na naszych zawodach. Z nami jest Kamil, który jest dystrybutorem naszego sponsora firmy MAP. Kamilu, bardzo Ci dziękujemy za przyjazd, za udział, za to, że zdecydowałeś się wesprzeć nasze zawody. Powiedz mi, Kamilu, jak Ci się to w ogóle podoba? Tak, podoba mi się bardzo. Też cieszę się, że tu jestem. Fajnie, że możemy uczestniczyć w Waszym projekcie Method Challenge Cup 2021. Meus zaskoczył mnie mega. Byłem na wielu zawodach, organizowałem wiele zawodów. No i te zawody są na najwyższym poziomie organizacyjnym, wyglądem. Jako jeden ze sponsorów jesteśmy bardzo zadowoleni, bo widać mapa. Jest fajnie upozycjonowany. Jestem pewien, że firma Zetfish, Garbolino czy Meus tak samo tutaj fajnie wszystko jest pokazane. Zawodnicy widziałem, że zadowoleni. Ciekawa formuła. Wy częściej robiliście zawody pewnie karpiowe. Tak, nie? Tak. My faktycznie do tej pory, tak naprawdę metod federowe zawody to są nasze pierwsze.
I cały ten cykl to jest taki pierwszy, powiedzmy, etap czegoś, co chcemy dopiero budować, tworzyć, i cały ten projekt Meton Challenge Cup, no staramy się stworzyć coś na jakąś dłuższą perspektywę. To nie jest tak, że to jeden raz i tyle. Będziemy się starali rozwijać, jeżeli będziemy mieć jakieś dodatkowe pomysły, że jeszcze coś możemy zmienić, udoskonalić, na pewno będziemy to dalej wdrażać. Cieszę się, że Ci się, Kamilu, podoba. Tak jak zauważyłeś, niektóre rzeczy nawet można powiedzieć z tych zawodów karpiowych, jeżeli była możliwość i uznaliśmy, że coś jest fajnego, to staraliśmy się prowadzić, dlatego czy chociażby, nie wiem, koszulka lidera ciężkiej maty, czy później te zdjęcia na koniec, które chcemy zrobić zawodnikom nad matami z rybami. Mamy nadzieję, że to fajnie wypali i przede wszystkim zawodnicy będą zadowoleni, bo to przede wszystkim myślą o nich. Sponsorzy będą zadowoleni, bo na tym też nam bardzo zależy. No i też będziemy się starać, żeby nasze zawody można śledzić, można je będzie oglądać i jakoś może, nie wiem, nawet jeżeli ktoś się będzie nimi w jakiś sposób emocjonował, będzie super, zależałoby nam na pewno na tym. Nie, zawody na najwyższym poziomie, federowo, ekstra, właśnie taka lekka nutka też świeżości, innego spojrzenia, więc to jest ekstra. Myślę, że zawodnicy będą zadowoleni. Łowisko bardzo dobre wybraliście na rozpoczęcie tego cyklu. Batorówka się spisuje zawsze fajnie. Pierwsze ryby, tak jak powiedziałeś, już holują. Nawet tam holuje Pan, podbiera. Także zabawa dla zawodników ekstra. My jako sponsor jesteśmy mega zadowoleni i bardzo mi się to podoba. W ogóle wszystkie imprezy Meusa są najlepsze, więc warto w nich uczestniczyć. Na pewno się spotkamy we wrześniu na finale, bo finał jest również na Batorówce, także przed nami jeszcze po tych zawodach cały cykl pozostałych 7 eliminacji, no i później we wrześniu na Batorówce finał. Tak, śledźcie zawody Meusa, na pewno warto. Zawody, nad którymi długo zastanawialiśmy się, jak je zorganizować, jaką przyjąć formułę, po długich dywagacjach postanowiliśmy, że stworzymy cykl 8 eliminacji oraz później wieńczącego całe te zawody finału. Chcieliśmy bardzo, ażeby dotrzeć z tymi naszymi zawodami do jak najszerszej grupy wędkarzy. Dlatego postawiliśmy na to, aby eliminacje odbywały się na 8 łowiskach w różnych częściach naszego kraju. To była nasza myśl przewodnia. I dlatego możecie w różnych częściach kraju startować na naszych zawodach. Zaczynamy tutaj od Batorówki, to jest pierwsza eliminacja. Później jest Kuterport, Zezuj, przystanek Bielawa, Stary San Churko, łowisko Skoroczysko,
Ługi Wałeckie i na koniec prądki, które kończą nam cykl 8 eliminacji. Miejmy nadzieję, że osiągniemy to, że będziemy mieć pewien przekrój różnych wędkarzy. Tak naprawdę z całej Polski wędkarze mogą startować, bo zawsze gdzieś na któreś eliminacje mają stosunkowo blisko. Miejmy nadzieję i staraliśmy się tak dobrać łowiska, abyście wy jako uczestnicy tych zawodów byli z nich zadowoleni, żeby to były takie, można powiedzieć, pierwsze, najlepsze wybory. Oczywiście mieliśmy pewne założenia, które nas ograniczały, a więc ten nasz cykl musiał być taki, jak gdyby poszczególne eliminacje musiały spełnić pewne określone zasady obowiązujące na wszystkich tak samo, a więc to jest pierwszy taki problem, z którym żeśmy się zderzyli, to jest 32 zawodników. Ta formuła spowodowała, że no jak gdyby część mniejszych łowisk niestety odpadły wówczas. Kolejnym ważnym aspektem było to, żeby podzielić te łowiska na 4 sektory, gdzie zwycięzcy sektorów później będą mogli dostać kwalifikacje i wystąpić w finale. To były takie główne przesłanki, jakimi kierowaliśmy się, wybierając i określając zasady panujące na metod Challenge Cup. Mam nadzieję, że Wam się ta formuła będzie podobała. Odzew jest bardzo fajny na tą chwilę. Miejmy nadzieję, że tutaj, jeżeli jakieś zmiany będą potrzebne, to zaprowadzimy i że całą tą imprezę będziemy z roku na rok raz ponawiać, dwa rozwijać, może robić ją coraz lepszą. Na pewno będziemy się bardzo, bardzo starali, żebyście Wy jako zawodnicy byli z tych zawodów zadowoleni. Oto cały smaczek naszego cyklu Method Challenge Cup, ponieważ to właśnie o ten piękny puchar rywalizują zawodnicy. Ten piękny puchar zostanie wręczony jednemu zwycięzcy podczas finału we wrześniu, który spośród tych 256 zawodników startujących w całym cyklu zawodów wygra i będzie mógł cieszyć się takim oto właśnie fajnym pucharem.
Na początek chciałem wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować za świetną, świetną rywalizację w duchu fair play. Naprawdę to są nasze pierwsze zawody metodfederowe. Jesteśmy mega zbudowani pozytywnie i atmosferą i w ogóle klasą zawodników. Naprawdę mamy nadzieję, że również wy, żeście się fajnie bawili i macie tutaj pozytywne odczucia, jeśli chodzi o nasze zawody. Łącznie złowiliście państwo 176 kg i 560 gram. To jest łączny wynik zawodów. Może nie jest to wynik nie wiadomo jak duży, ale wszyscy wiemy, jak ta ryba współpracowała, właściwie prawie nie współpracowała, dlatego myślę, że na te warunki, które były, to jest i tak bardzo fajny wynik i olbrzymie brawa dla was, naprawdę. Pokrótce, sektor Garbolino 73 kg 360, sektor Zetfish 17 kg 100 gram, sektor MAP 55 kg 480 gram i sektor Meus 24 kg 620. Tak pokrótce, powiedzcie mi może tak, jaki sukces tutaj, szczególnie tutaj do waszej czwórki, czyli zwycięzców sektorów, co było? Znaczy się, no, sukcesem było odławianie z jednej odległości, nie trzymanie się dystansu, nie skakanie. Czyli tak jak ty, Sławek, to trzymaj się jednego dystansu. Tak. U ciebie? No ja zaczynałem na 40 metrze, zaczęła ryba wchodzić dopiero gdzieś od 48 metra, 48-50 i w tym miejscu się trzymałem. I tam praktycznie odłowiłem 100% tego, co się udało wyjąć. To godne zaznaczenia po raz pierwszy na Bartorówce. Tak, jestem pierwszy raz na tej wodzie. Super. A tutaj? Ja też, cały czas jeden dystans i od początku. Bartorówkę wcześniej znałeś? Tak, no, to jest koło mnie. Tak, no to... Czyli... Jeden dystans, jedno na cztery. Taktyka już opracowana wcześniej i tak dalej. Super, gratulacje. A tutaj upada? Co zadecydowało o sukcesie? Dwa dystanse. Na głębokiej wodzie na 15-18 metrze nie było ryby wcale. Dopiero ryba była na 45 metrze, 7. To praktycznie od początku była ta ryba, przez 2,5 godziny. Później był przez te 3 godziny. Jak się chłodziło, bo był taki prawda spadek. Spadek faktycznie temperatury. Mówiłem, no ale tak mówię, no 47 metr nawet. Super. Natomiast u mnie 45 i 35. I z jednej i z drugiej linii były ryby. Tak. Super, gratulacje. A podobnie tutaj? 48 od początku do końca. Cały czas jedna linia, z której cały były czas karasie. Ryby. Nic nie zmieniałem, nie szukałem, bo nie było. Wszystko karasiami. Zdecydowanie wszyscy chyba karasiami. Nie karasie, przeważą. Super, no to słuchajcie chłopaki, jeszcze raz olbrzymie gratulacje. Dziękuję.